Raz, dwa, trzy i cztery. Maszerują oficery. Nóż niemieckiej firmy Miltek. Kampfmesser 2000. W sklepach internetowych przeczytamy, że jest to nóż bojowy niemieckiej Bundeswehry, ale jest to pierwszy fake, z którym się spotykamy, biorąc ten nóż do ręki. No nie podejrzewam, aby którakolwiek z armii wykorzystywała na swoim wyposażeniu ten nóż. Wielkością, tam rzeczywiście i nazwą, przypomina niemiecką konstrukcję KM2000, nóż Bundeswehry, który też jest nożem full tank. Natomiast tamten nóż wykonany jest przede wszystkim z innej stali. Nie jest to konstrukcja typu clip point. Natomiast jest to ostrze tanto, czyli takie ostre ścięcie, jakie znajdziemy w japońskiej katanie. No też ma ostrze ząbkowane, ma zupełnie inaczej rozwiązaną kwestię wielca. Więc nie jest to nóż niemieckiej Bundeswehry. Firma Miltek, natomiast jest to dość znana firma na rynku replik. Ten oto nóż jest repliką Kabara 1281. Coś, co odróżnia oryginał od tej repliki, no to przede wszystkim cena. Ten nóż możemy kupić za 60 zł. Natomiast za oryginał musimy zapłacić już 700 zł. No więc wiemy, że cena robi różnicę, a co poza tym? No przede wszystkim stal. Stal wykorzystana w tej replice, najprawdopodobniej jest to stal 440A. Choć nie mam pojęcia, czy aby na pewno, jest to stal nierdzewna. Nóż jest wykończony w takiej satynie. Ten egzemplarz, który przywiozłem z Poczdamu właśnie z firmy Miltek, ma już kilkanaście lat. I pomimo tego czasu i naprawdę dość agresywnego wykorzystywania na różnych wycieczkach i wypadach, tu wielu ciekawych przygodach, on wciąż jest sprawny. To nie jest stal D2, którą znajdziemy, stal proszkową, którą znajdziemy w kabarze. Twardość noża kabar to jest około 60 punktów w skali Rockwella, czyli jest to bardzo twarda stal, wyprowadzone ostrze, trzyma ostrość bardzo długo. Ten nóż, nie pamiętam, czy go kiedykolwiek ostrzyłem, on nigdy nie był ostry. Zresztą ten nóż nigdy w swoim zamyśle chyba nie służył do tego, abyśmy tym filetowali zwierzynę. To jest nóż zaprojektowany do walki. To agresywne ząbkowanie, ono nawet nam nie pozwalało brać ziemniaka tym nożem. Pomimo tych kilkunastu lat, ten nóż nadal jest sprawny. To ostrze clip point, takie troszkę a la Bowie, jest doskonałe do walki. Ono jest bardzo skuteczne w sztychu. Ono jest dość agresywne, jeżeli tym fałszywym ostrzem, takim tylcem, również prowadzimy cięcie. Ten nóż jest fantastycznie
wyważony. Replika za kilkadziesiąt złotych, ale doskonała do tego, abyśmy mogli ćwiczyć i wprawiać się w posługiwaniu nożem. Środek ciężkości jest około 1,5 cm poniżej jelca. To w zupełności wystarcza do tego, aby ten nóż trzymał się dłoni, niemalże jakby był przyklejony. Tu możemy zmieniać pozycję, a nóż cały czas jest z nami, przyklejony do dłoni. Nóż za kilkadziesiąt złotych jest na tyle dobrze wykonany, że możemy nim uczyć się rzucać. Nóż jest wyważony, myślę, że w takiej odległości 5 metrów, jeżeli tylko opanujemy podstawową technikę. No, nóż sprawia wtedy sporą przyjemność, wbijając się w przeszkody. No więc różnica w stosunku do oryginału to jest cena, to jest różna stal, to jest również różnica w wadze tego noża. Ten nóż jest lekki. On waży około 300 gram. Oryginał wykonany z dużo poważniejszej, lepszej stali, grubszej przede wszystkim. Grubość tej klingi to jest 3 mm. Kabar 1281 to jest poważny kawałek stali 5 mm. Oczywiście na tyle poważny, że jeżeli byśmy zaklinowali tamten nóż w jakiejś przeszkodzie między skałami, możemy na nim zawisnąć, możemy na nim stanąć. No nie w przypadku tego noża. Najpierw się wygnie, a później najprawdopodobniej pęknie. Jest to replika, zabawka. Natomiast nie lekceważyłbym człowieka z tym nożem, który chciałby zajść nam drogę. Ten nóż, mimo że nie wykonany ze stali proszkowej, on nadal ma 18 cm długości ostrza. Jest naprawdę poręczny, lekki i jako nóż do walki, myślę, że nawet będąc repliką, no może stanowić pewne wyzwanie dla przeciwnika. To tworzywo tutaj, nie wiem co to jest za guma, bo to jest chyba jakaś forma gumy, ale przyznam, że przez pierwsze 2-3 lata wstyd było pojawić się z tym nożem w towarzystwie, z uwagi na zapach, który wytwarza ta rękojeść. No to był taki zapach asfaltu, podkładów kolejowych. Nadal ten delikatny zapaszek ukrywa się w tej rękojeści, pomimo tych kilkunastu lat użytkowania. Sama pochwa. Plastikowa. Podwójnym systemem możemy tutaj dość wyżej, wtedy nóż pozostaje bliżej pod ręką. Możemy go opuścić. Wtedy łatwiej nam jest odpiąć całą pochwę razem z nożem od paska bez rozpinania. Blokowanie noża w pochwie realizowany jest poprzez taką gumkę. Myślę, że to już jest pierwsze zaskoczenie, bo nie zakładałem, że ta guma wytrzyma kilkanaście lat, a proszę bardzo, ona nadal jest elastyczna. Nie widać po niej, żeby miała ochotę pęknąć. I skutecznie zabezpiecza nóż przed wypadnięciem. Sama plastikowa pochwa. No, otworki, które możemy tutaj poprzez kordurę
przytoczyć do przęży, trzeba przytoczyć do nogi, jeżeli nie chcemy, aby na szlaku nóż telepał się i obijało o nogę. Więc jeżeli szukamy taniej alternatywy dla noża, którym chcielibyśmy poćwiczyć rzucanie do celu, posługiwanie się nożem, nie chcielibyśmy się martwić, czy też mieć wyrzuty sumienia, że nóż za kilkaset złotych nie traci drzewa, utonie w jeziorze, to myślę, że to jest dobra propozycja, aby bez wyrzutów sumienia posługiwać się tym nożem w sytuacjach, w których nam ten nóż może nam przychodzić. Miłej zabawy.